Lara, jesteśmy świeżo po pokazie MMC i tutaj pytanie, jak Ci się podobała kolekcja? Podobała mi się bardzo, uważam, że dowieźli, znaczy jestem w szoku, bo zrobili bardzo dużo rzeczy, których ja nie widziałam, a odwiedzam ich regularnie, więc nie wiem, kiedy oni to zrobili, ale zrobili. No jest sporo letniaczków, które chętnie bym zobaczyła u siebie w szafie. Tutaj pytanie się pojawia, jak Ty traktujesz modę, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie? Wiesz co, ja uważam, że modą trzeba się bawić. Wiadomo, że wykorzystujemy to na tyle, na ile czujemy się pewni, na ile to jest dla nas komfortowe. To jest okej. W sensie moim zdaniem po prostu każdy ten zakres zabawy, ten suwaczek po swojemu traktuję. Ja kiedyś miałam go takiego, trochę mi się wydłużył i teraz jest jeszcze zabawniej. Lubię kombinować dookoła mody, nie lubię, żeby to była taka moda bezpośrednio z wieszaka. Tylko tutaj osoby publiczne, myślę, że mimo wszystko muszą trochę uważać to, co założą, bo czasami media różnie komentują, ludzie różnie komentują, czasami zdarza się hejt, bo ktoś odsłonił brzuch, bo ktoś coś za dużo pokazał. Jasne, że tak, natomiast trzeba pamiętać, że my w tym grajdole mamy dużo różnych okazji dziwnych, których normalny człowiek nie ma. Tak jakby nie ubrałabym się tak na ślub. Wiecie, o co chodzi. A taki event, który jest eventem stricte modowym, idealnie się do tego nadaje. Więc trzeba mieć dystans, słuchajcie. Hejt zawsze będzie, bo frustracja zawsze będzie w ludziach. To nie jest o nas, to jest o nich. Nie ma co się przejmować. Tutaj zapytam się, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, które kiedyś się przyjmowało. Stylowo znaczy drogo. No nie, no to już dawno nieaktualne i w ogóle chyba nigdy nieaktualne. Myślę, wiesz co, że był taki okres, kiedy... Wydaje mi się, że nawet teraz młodzież, która jest gdzieś tam w gimnazjum już w sumie nie ma, liceum, ma taką potrzebę eksponowania się pieniędzmi, pokazać, że ma drogie ciuchy. Wiesz co, ale to jest potrzeba unikatowości, bycia unikatowym. Nie musisz wydawać dużo pieniędzy, żeby być unikatowym. Tak mi się wydaje, no. Uważam, że bardzo cool jest ubieranie się w vintage shopach, a potrafi to naprawdę nie być drogie. Możesz nosić marki, na które normalnie cię nie stać, a jeszcze do tego jest taki sznyt unikatowości. Znajdziesz coś, czego ktoś inny nie ma, czego w ogóle już dawno nie ma w sprzedaży. Moim zdaniem super. I myślę, że to jest sztuka znaleźć tą tak zwaną perełkę. Jasne, że tak, ale no słuchajcie, to jest zabawa, no. Mamy się też tak jakby dobrze czuć, ale prawda jest taka, że... Znaczy, oczywiście ubrania są zbroją, ale one nie wystarczą, jeśli nie jesteś zbudowany w sobie. Musimy dbać o siebie, o swoją głowę, a to jest ornament. To nie ma znaczenia pod koniec dnia, więc możemy sobie pomagać, ale nie odwrotnie. Też właśnie myślę, że o to zdrowie psychiczne coraz bardziej dbamy, w szczególności po kwarantannie, która wyrządziła pewne szkody, zamykamy się, nie chcemy aż tak wychodzić do ludzi, nie chcemy się otwierać. Zauważyłaś to gdzieś może w swoim środowisku? Wiesz co, ja w tej chwili zauważyłam, że ludzie chcą zapomnieć o pandemii jak najszybciej i są zachłyśnięci wszystkim. Mam wrażenie, że eventy, życie społeczne wróciło ze zdwojoną siłą. Jesteśmy pazerni na to, jakbyśmy mieli potrzebę, żeby coś nadrobić. Natomiast na pewno pandemia wyrządziła bardzo duże szkody, na pewno pogłębiła problemy psychiczne bardzo wielu osób, na pewno wiele rzeczy ujawniła. Będziemy się z niej długo zbierać, ale myślę, że też dużo nas nauczyła i to jest okej. Przejdę do takiego tematu, który stricte dotyczy Ciebie, mianowicie jesteś współwłaścicielką Słodki Słony. Jak to wszystko, co się dzieje na świecie, mianowicie wojna, inflacja, wpłynęło na samą cukiernię, na prowadzenie biznesu? Wiesz co, no inflacja wpływa fatalnie, wiadomo, bo koszta są ogromne, my za bardzo cen nie podnosimy. No jest to trudne, plusem jest to, że ludzie w kryzysowych sytuacjach sięgają po cukier, jest to jakimś pocieszeniem. Natomiast ewidentnie widać wycięcie klasy średniej i rynek się bardzo spolaryzował, bardzo, no my to widzimy. A zauważyłaś takie zjawisko, że ludzie zaczęli zwracać uwagę to, ile to kosztuje i jak zmieniły się ceny? Tak.
Tak, oczywiście, że tak jest. Oczywiście, że tak jest. Mówię, nadal jest warstwa ludzi, którzy w ogóle nie patrzą. Biorą to na co mają ochotę. Natomiast myślę, że gdybym prześledziła to, ile statystycznie razy ktoś się pyta o cenę versus te 4 lata temu, to byłaby różnica. Chociaż myślę, że tak jak powiedziałaś, po słodkie zawsze ktoś chwyci, bo jednak miło sobie polepszyć dzień. No to jest takie przytulenie. Dokładnie. Tutaj chciałbym się ciebie też zapytać o plany na wakacje, które już niedługo. Mimo wszystko, że może dzisiaj pogoda nie rozpieszczała, tak ma się zrobić coraz cieplej. Wiesz co, my spędzimy 3 miesiące na Mazurach pod namiotem z dziećmi. Dlaczego nie wyjazd za granicę? Bo czasami też jest fajnie zostać tu i docenić to, co mamy, bo mamy naprawdę super. Ja nie lubię wyjeżdżać latem z Polski, bo Polska latem jest wspaniała. Tym bardziej, że trzeba korzystać z tego, co oferuje nam Polska, nie szukać tego gdzie indziej. Absolutnie. I to też miejsce, w którym jesteśmy, nam o tym mówi, bo no naprawdę czegoś takiego nie powstydziłyby się francuskie kurorty. Ten klimat, który oni dzisiaj tutaj stworzyli. A prawda jest taka, że mało warszawiaków tutaj jest. Ja sama przyznam się szczerze, że byłam w Wilanowie ostatnio może z 5 lat temu. A to jest piękne miejsce. Chociaż myślę, że gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali się 100 osób, to może jedna z nich by była z Warszawy. To inna sprawa. Ale gdybyś się zapytał, kto był ostatnio, kto w ogóle był z warszawiaków na górze Pałacu Kultury, to nie byłoby wiele lepiej. Ale to takie samo mam wrażenie w momencie, kiedy pytam się kogoś, czy był w święta na Starym Rynku. Jest takie, no nie udało się w tym roku. Czy Starówka kiedyś była absolutnym centrum wydarzeń? Jeszcze, no, koło czasów milenialnych wszystko się działo. Życie warszawskie działo się na Starówce. W tej chwili niestety już tak nie jest. A ty swoim okiem, jak popatrzysz na takie normalne życie, jak bardzo ono się zmieniło na przestrzeni lat? Obserwujesz taką zależność? Moje życie? Tak. Wiesz co, moje życie się zmieniło pod tyloma kątami, jeśli chodzi o dzieci, wyjazdy, męża, że nie jestem w stanie wyłuskać z tego, ile zrobiła pandemia, ile zrobiła wojna. Ciężko powiedzieć. Tym bardziej przy aktywnym trybie życia, jak cały czas coś się dzieje, cały czas są zmiany. Tak. I miejmy nadzieję, że tych zmian będzie coraz więcej, będą one pozytywne. I dziękuję za rozmowę. Ja tobie dziękuję.